and Blue Packer, Jungmany, samoloty, które w tej chwili widzą Państwo nad swoimi głowami. Pochodzenie tego zespołu to oczywiście Czesi. To oni właśnie zaprezentują Państwu dzienny pokaz. No w końcu jeszcze świeci nam słońce w duecie, ale będzie też akrobacja solo. Proszę zwrócić uwagę na to, jak te Jungmany pięknie się zachowują. Dwupłatowce. Takie dwupłatowce już obserwowaliśmy dziś. Przejawiły, można było zrezygnować z konstrukcji dwupłatowych na rzecz jednopłatowców, no ale widzą Państwo, nikogo w tamtych czasach nie dziwiły. Charakterystycznym znakiem rozpoznawczym Jungmana był jednak, proszę na to zwrócić uwagę, charakterystyczny skos skrzydeł, które lekko wygięte są do tyłu. Widać to było doskonale właśnie przed chwilą. Samolot może zabrać na pokład dwie osoby. Z założenia był bowiem taką maszyną, która miała służyć do szkolenia pilotów, a także pilotów przyszłych myśliwców. Moc silników pierwotnie instalowanych na pokładzie tej maszyny nie była imponująca. To zaledwie 105 koni mechanicznych, ale lekka konstrukcja Red and Blue Bicker. T-131 PA Jungmann. Wylądował pierwszy z dwóch Jungmanów, a drugi dopiero nabiera wysokości, co oznacza, proszę zwrócić uwagę na ten piękny korkocioł. Proszę zwrócić uwagę, że samolotami można latać nie tylko podwoziem w dół, ale także nogami do góry. No i proszę bardzo. Widać, że temu samolotowi brakuje nieco mocy silnika. Jak mówiłem wcześniej, to nie są potężne silniki. To, że samolot zachowuje swoją zwinność, zawdzięcza głównie niewielkiej masie własnej. Ale nie ma co się spodziewać, że zobaczymy tutaj takie figury maszyny, mającą, przypomnę, 82 lata. Tyle lat minęło od lotu pierwszego Jungmana. Akcentowana beczka. Jeszcze raz świeca, teraz zabraknie mocy, przepadnięcie przez skrzydło i lot pionowo w dół. Po to, by na dole pociągnąć za drążek, pociągnąć za wolant i zmusić maszynę do tego, by leciała w poziomie. Teraz pilot nam się przygląda, możemy mu pomachać.